Witam Was serdecznie, z tej strony Christian Spider. Dzisiaj już mamy 28 odcinek. Dzisiaj mamy już ulica Perseusza 98 i jedziemy kolejną windą. O, troszeczkę tak dziwnie, ale to tak się domyślam i tak myślałem właśnie, że jedziemy dzisiaj kolejną windą, tak jak mówiłem przed chwilą, Perseusza 98. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, trzy klatki. Później przechodzimy na ulicę Orbitalną, jak zrobimy 30 odcinek. Zapraszam do oglądania. Proszę bardzo. Jedziemy na 10. Drzwi się zamykają. I jedziemy. Pierwsze piętro. Drugie, bardzo szybko jeździ. Rok modernizacji 2006. Pozdrawiam wszystkich. Ten poprzedni odcinek był mega ekstra, ponieważ byłem z Konradem w poprzednim odcinku nagrać na ulicy Oriona 23, w którym jechaliśmy kolejną windą Windpol. Na ulicy Oriona 23. O, szybko. Pokażemy teraz wam lampeczki. Proszę bardzo. Czuję zupełnie coś kremowego. No i jednak widać Oriona od 1 do 23. Te cztery bloki. Oraz Oriona 2 i 4. A stąd widać Galeria Golgowia. No nawet widać całe miasto, naprawdę. Nie uwierzycie, aż tak ostatni wieżowiec przed opuszczeniem miasta, to coś fajnego się zobaczy. No, jeżeli tego się nie spodziewaliście, ale tak naprawdę uwierzycie to. No to. Czy ktoś wsiadał, czy tylko mi się wydawało? A, tylko mi się wydawało, no dobrze. Okej. Okay. Wsiadamy do windy. Wciskamy 0. I jedziemy. Ale winda szybko jeździ, naprawdę. Urząd Dozoru Technicznego. Udźwig 450 kg u 6 osób, jak zawsze. To oczywiście wiemy. Ale będziemy tak czytać. Niektóre cyferki są na czerwono, ale nie znaczy, że jest tam awaryjne, ale na to piętro zawsze można normalnie jechać. No i jesteśmy na parterze. Dziękuję Państwu bardzo za oglądanie. Do zobaczenia.